Cześć, tu Paczki w podróży. Wjechaliśmy już do Ekwadoru i znajdujemy się na północy kraju w okolicach wulkanu Cayambe, na który zamierzamy wjechać motocyklem. No, może nie na sam szczyt, ale chociaż do schroniska położonego na wysokości 4600 metrów nad poziomem morza. Droga, która tam prowadzi, jest podobno bardzo wymagająca, co mnie osobiście trochę martwi i biorę pod uwagę, że będziemy musieli zawrócić. Niestety, męskie ego Marcina chyba nie. Jak będzie, to zaraz się okaże.